Pod koniec II wojny światowej niemieccy fizycy próbowali zapobiec rychłemu upadkowi III Rzeszy, pracując nad stworzeniem bomby atomowej i innych rodzajów tajnej broni. Chcieli wyprzedzić Amerykanów. Jednak Hitler jeszcze w latach 30. zmusił do emigracji Alberta Einsteina. Aryjscy naukowcy nie byli zaś w stanie podołać zadaniu. Argentyna przez całą wojnę zachowywała neutralność, dzięki czemu zgromadziła duże rezerwy finansowe. Po zakończeniu światowego konfliktu kraj zaczął przyjmować naukowców i techników z nieistniejącej już III Rzeszy. Mieli kontynuować pracę nad uzyskaniem energii jądrowej pod kierunkiem nowego przywódcy, generała Juana Dominga Perona. Atomowa wyspa. W przemówieniu nagranym po drugiej stronie Atlantyku prezydent Truman ogłasza użycie niszczycielskiej mocy atomu. Jakiś czas temu amerykański samolot zrzucił na Hiroshimę bombę, która sprawiła, że miasto straciło przydatność dla naszego wroga. Siła wybuchu odpowiadała eksplozji 20 tysięcy ton trotylu. Stworzyliśmy bombę atomową, ujarzmiając elementarną potęgę wszechświata. Wyzwoliliśmy siłę będącą podstawą istnienia Słońca, aby ukarać kraj, który rozpętał wojnę na Dalekim Wschodzie. Wydaliśmy ponad 2 miliardy dolarów, podejmując największe ryzyko w dziejach nauki i zwyciężyliśmy. Kilka miesięcy po przemówieniu Trumana i zniszczeniu Hiroshimy oraz Nagasaki, Argentyna rozpoczęła pracę nad własnym programem jądrowym. W owym czasie tylko Stany Zjednoczone dysponowały technologią umożliwiającą wyzwolenie potężnej energii zawartej w atomie. Związek Radziecki nie miał jeszcze własnej bomby. W roku 1947 w amerykańskim liberalno-lewicowym tygodniku The New Republic ukazał się pełen niepokoju artykuł. Argentyna opracowuje tajny plan stworzenia bomby atomowej. Z uwagi na potencjał gospodarczy kraju, zamiarów tych nie wolno ignorować. Autor wspomniał też, że do Argentyny wyemigruje być może Werner Heisenberg, słynny niemiecki fizyk, laureat Nagrody Nobla. Artykuł wysuwał tezę, że państwo nieuczestniczące przedtem w globalnych konfliktach ma szansę po raz pierwszy zachwiać równowagą sił w powojennym świecie. Czy krajowi, który wypowiedział wojnę państwom osi zaledwie kilka tygodni przed ich upadkiem, zwycięzcy alianci zamierzali pozwolić na stworzenie drugiego po USA całkowicie niezależnego programu atomowego? Czy światowe potęgi tolerowały fakt, że Argentyna zawdzięcza rozwój technologii jądrowej naukowcom z dawnej III Rzeszy? Czy ogłoszony przez generała Perona wybór trzeciej drogi omijającej pułapki kapitalizmu i komunizmu miał być tylko listkiem figowym dla narodzin południowoamerykańskiej IV Rzeszy? Dlaczego oficjalna propaganda Stanów Zjednoczonych za wszelką cenę chciała utożsamić Perona z nazistami? W jakim stopniu zwierzchnik argentyńskich sił zbrojnych i zwykli obywatele
sympatyzowali z poglądami narodowych socjalistów. I wreszcie, czy argentyński program atomowy zakładał budowę bomby, której nie zdołał stworzyć Adolf Hitler? W Boże Narodzenie roku 1947 major Gallardo Valdés, attaché lotniczy przy ambasadzie argentyńskiej w Sztokholmie, dostał tajny telegram od zwierzchników w Buenos Aires. W zwięzłych słowach polecono mu zmienić trasę planowanej wyprawy. Zamiast do Moskwy miał udać się z tajną misją do Oslo, odebrać z tamtejszego konsulatu 3 obywateli Niemiec i dzięki fałszywym paszportom przewieźć ich do Argentyny. Po zakończeniu wojny, Perón bardzo zainteresował się uczonymi z Niemiec. Argentyna uchyliła drzwi tamtejszym specjalistom, inżynierom i profesorom uniwersyteckim. Perón i jego podwładni bardzo aktywnie rekrutowali niemieckich naukowców i inżynierów do budowy fabryk broni. Pedro Jorge Matias. Takie nazwisko przybrał jeden ze wspomnianych obywateli Niemiec. Naprawdę nazywał się Kurt Tank. Ten słynny konstruktor opracował niektóre z najbardziej zaawansowanych myśliwców III Rzeszy. Po jej upadku chciał ukryć się w Ameryce Południowej i uniknąć namierzenia przez wywiad USA, a tym bardziej ZSRR. Wojna ledwie się skończyła i mój ojciec dawał do zrozumienia, że nie zamierza pracować dla wroga. Uciekł więc z ojczyzny, by rozpocząć nowe życie w Argentynie, gdzie z niecierpliwością czekał na niego Juan Perón. Krótko po przybyciu do Ameryki Południowej Tank polecił prezydentowi austriackiego fizyka Ronalda Richtera. Miał on dołączyć do coraz większego zespołu niemieckich naukowców pracujących na zlecenie rządu. Perón przyjął rekomendację, doceniając osiągnięcia Tanka w wojskowych zakładach lotniczych w Kordobie, gdzie zaprojektował myśliwiec Pulki II. Richter urodził się w Austrii w roku 1909. Miał własne laboratorium jeszcze przed rozpoczęciem nauki na Uniwersytecie Praskim. Studia skończył w roku 1935. Przed wyjazdem do Argentyny pracował dla niemieckiego koncernu AEG oraz IFP, francuskiego Instytutu Naftowego. W maju 1948 roku Argentyńczycy nawiązali pierwszy nieformalny kontakt z pracującym wówczas w Paryżu Richterem. W tym samym czasie amerykańscy wojskowi zaoferowali mu pracę w USA. Amerykański konsul przesłuchiwał mnie bardzo szczegółowo. Na pytanie, czy mam syna, odparłem: nie, tylko kota. Nie może pan z nim podróżować, usłyszałem. Bardzo kochałem Epsilona, swojego kocura, więc zrezygnowałem z wyjazdu do USA. Wybrałem Argentynę. Kurt Tank opowiedział Peronowi o tym fascynującym człowieku. W czasie wojny Richter pracował przy wielu wojskowych projektach i miał pomysł, jak uzyskać energię jądrową. Rekomendacja Tanka okazała się wystarczająca. Richter przyleciał do Buenos Aires 24 sierpnia 1948 roku, a już tydzień później Perón przyjął go osobiście w Casa Rosada,
Pałacu Prezydenckim. Austriak powiedział generałowi, że potrafi wytworzyć energię za pomocą kontrolowanej fuzji. Swoje pomysły na temat wykorzystania energii atomowej Richter przedstawił z wielką swadą i pewnością siebie. Peron w ogóle nie znał się na fizyce, ale uczony użył terminów dostatecznie jasnych i przemawiających do wyobraźni. Zamierzam stworzyć mikroskopijne Słońce. Potężna siła tej gwiazdy powstaje w wyniku reakcji termojądrowych, podczas których wykorzystywany jest wodór, pierwiastek najobficiej występujący we wszechświecie. W wyniku zjawiska zwanego fuzją powstaje olbrzymia energia. W syntezie biorą udział wodór i inne lekkie pierwiastki występujące powszechnie w przyrodzie. Ich połączenie rozpoczyna procesy, wskutek których uwalniają się wielkie pokłady energii. Richter przekonywał, że reakcja termojądrowa stanie się nieograniczonym źródłem niezwykle taniej energii. Możemy zacząć pracować nad procedurą wzorowaną na metodach Amerykanów, ale będziemy potrzebowali około 6 miliardów dolarów. To wielka suma, która jednak gwarantuje powodzenie. Istnieje inne, mniej pewne rozwiązanie. Fuzja jądrowa. Aby ją uzyskać, musielibyśmy dokonać 2-3 odkryć, które nie będą nic kosztować. Pomyślmy przez chwilę o energii słonecznej, która jest emitowana od wielu milionów lat i będzie emitowana przez kolejne miliony w olbrzymich ilościach. Jedno spotkanie z Peronem wystarczyło, aby Richter dostał własne laboratorium w ośrodku badawczym Tanka w Kordobie. Ruszył argentyński program atomowy. W roku 1933 do Buenos Aires przybył Willy Kuhn, komisarz Ausland Organisation, komórki NSDAP do spraw społeczności niemieckich poza granicami Rzeszy. Podjechał po niego Mercedes ozdobiony swastykami, a członkowie komitetu powitalnego przywitali gościa hitlerowskim pozdrowieniem. Komisarz miał połączyć swoje ugrupowanie ze Stahlhelm, inną organizacją pronazistowską, i założyć argentyńską partię narodowo-socjalistyczną. Jaki wpływ na stosunki polityczne oraz handlowe USA i Argentyny miałby sukces Kuna? Stany Zjednoczone patrzyły z niepokojem nie tyle na sytuację gospodarczą tego południowoamerykańskiego kraju, ile na fakt, że groziła mu infiltracja ze strony nazistów. Partia Narodowo-Socjalistyczna osiągnęła w Argentynie tak duże wpływy, że Niemcy zaczęły uważać Argentyńczyków za bratni naród. Początki oddziału regionalnego w Argentynie były skromne. Obecnie stanowi on symbol potęgi organizacyjnej partii oraz jej działalności politycznej, kulturalnej i gospodarczej za granicą. Nazistowska propaganda ogarniała coraz więcej państw i narodów, spośród których Argentyńczycy byli jednymi z najbardziej oddanych sprawie. 10 kwietnia 1938 roku na stadionie Luna Park w Buenos Aires 20-tysięczny tłum świętował Anschluss, przyłączenie Austrii do terytorium III Rzeszy. Była to największa publiczna demonstracja NSDAP poza granicami Niemiec.
głównym mówcą był Alfred Müller, przewodniczący argentyńskiego odłamu Partii Narodowo-Socjalistycznej. Poszedłem na wiec z matką. Mój ojciec przemawiał z trybuny. W tamtych czasach każdy Argentyńczyk deklarował takie same poglądy polityczne, ale w rzeczywistości nie wszyscy byli zwolennikami nazizmu. Na trybunie stał m.in. Ludwik Freude, którego syn został osobistym sekretarzem Perona. Obok argentyńskiej flagi powiewał niemiecki sztandar ze swastyką. To był wielki i bardzo ważny wiec. Niemcy mieszkający w Argentynie zawsze postępowali lojalnie wobec swojej ambasady. Druga wojna światowa skomplikowała jednak ich sytuację. Pojawił się problem nazizmu, rasizmu i kwestia stosunku do miejscowej diaspory żydowskiej. W toczącym się w Europie konflikcie Republika Argentyńska zajmuje neutralne stanowisko. We wrześniu 1939 roku Niemcy napadły na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. Podpułkownik Perón przebywał wtedy na kursie szkoleniowym we Włoszech. Stał w tłumie na Placu Weneckim w Rzymie, gdy Benito Mussolini wypowiadał wojnę Francji, na której terytorium wkroczyły już wojska niemieckie. Peronowi było znacznie bliżej do faszyzmu włoskiego niż niemieckiego. Wzorował się na Duce, choćby budując swoją pozycję na fundamencie silnych związków zawodowych. Peron czerpał pomysły zarówno od Mussoliniego, zwłaszcza z wczesnej fazy jego działalności politycznej, jak i od Hitlera. Argentyna nie jest już republiką, ale wojskową dyktaturą. Przewodzi jej pułkownik Juan Domingo Perón, wróg demokracji i ONZ. 27 marca wskutek nacisków Waszyngtonu rząd Perona i Edelmiro Farrella musiał wypowiedzieć wojnę chylącej się już ku upadkowi III Rzeszy. Perón podpisał dekret osobiście. Tak naprawdę nikt nie chciał tej deklaracji. Jeśli dobrze wczytać się w dekret, można zauważyć pewien dziwny szczegół. Argentyna nie wypowiedziała wojny III Rzeszy jako bezpośredniemu wrogowi, ale jedynie ze względu na jej sojusz z Japonią. To niedostateczny powód, by zrywać przymierze i rozpoczynać konflikt zbrojny. Tak jednak sformułowano treść dekretu, pod którym podpisał się m.in. Juan Perón. Rząd USA był przeciwny objęciu władzy przez Perona. Podczas obu kampanii prezydenckich amerykańskie grupy nacisku lobbowały przeciwko generałowi, ale bezskutecznie. Stany Zjednoczone zaczęły nakładać embarga na Argentynę i ogłaszać bojkot tamtejszych towarów. Rozpoczęła się rywalizacja między tymi krajami. Kilka miesięcy później tygodnik The New Republic zaskoczył świat, publikując tajne plany wojskowe Perona. Chodziło o projekt programu atomowego opracowany przez znakomitego naukowca doktora Enrique Gaviole. Ówczesny przewodniczący Związku Fizyków Argentyńskich i dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Kordobie studiował w latach 20. w Berlinie u wielkich mistrzów – Einsteina, Curanta, Bohra i Plancka. Autor artykułu, William Meisel, oskarżył argentyńskich fizyków między innymi o zamiar skonstruowania bomby atomowej dla dyktatora. Były to zarzuty wyssane z palca. Gaviola nie znosił Perona i nie utrzymywał żadnych kontaktów z rządem. A jego badania miały zupełnie inny cel, niż sugerował to artykuł. Realizowany w dobrej wierze projekt Gavioli został rozwiązany częściowo pod naciskiem USA i Wielkiej Brytanii. Ale przede wszystkim z braku wsparcia rządu. Perón odwrócił się od utytułowanego fizyka.
Prezydent Argentyny prowadził bowiem własny, tajny program atomowy. Richter consiguió en una sola entrevista con Zaledwie po jednym spotkaniu z Peronem Richter otrzymał poparcie, na jakie Gaviola nie miał szans. W maju 1950 roku Richter zaczął budować reaktor na wyspie Huemul. Potężny betonowy walec miał 12 metrów wysokości, a jego średnica była jeszcze dłuższa. Nic nie mogło przerwać prac. Robotnicy wiedzieli bowiem, że biorą udział w najważniejszej budowie w historii kraju. Był to fantastyczny czas. Mnóstwo ludzi z wielkim entuzjazmem wzięło się do pracy. Świat patrzył na budowę z niepokojem. Ponieważ towarzyszyło jej ogromne poruszenie. Wielki wysiłek nie poszedł na marne. Prace budowlane ukończono. Wyspa Huemul stała się pierwszym na świecie ośrodkiem do przeprowadzania fuzji jądrowej. Na kompleks składały się następujące obiekty. Laboratorium 1, gdzie stał reaktor, Laboratorium 2, w którym Richter przeprowadzał doświadczenia, Laboratorium 3, pełniące funkcję magazynu, nieczynne Laboratorium 4, mała elektrownia, dom Richtera, ciemnia oraz wartownia. W czerwcu zdjęto rusztowania i oczom zespołu ukazała się gotowa osłona. Skrupulatny Austriak zwrócił uwagę na 15 żelaznych rur o średnicy 5 cm, które znikały w komorze reaktora. Pamiętając, że w pozostałych obiektach wykorzystano betonowe rury o średnicy 20 cm, wydał polecenie. Musimy zastąpić rury żelazne betonowymi. Zdumieni pracownicy zaczęli tłumaczyć, że to niemożliwe, ponieważ stare ciągi tkwiły w betonie. Richter na to: w takim razie należy zburzyć całą osłonę. Najpierw zbudował wokół reaktora wielką cylindryczną skorupę, znajdującą się wewnątrz budynku. Gdy zaczęła pękać, kazał zburzyć wszystko. Podjął ryzyko, ale otaczający go ludzie zaczęli podejrzewać, że oszalał. Gdy w połowie czerwca 1950 roku chaos wynikający z żądań Richtera osiągnął punkt krytyczny, Austriak pojechał do Kordoby do swojego protektora. Widział jeden z pierwszych lotów próbnych prototypu myśliwca Pulki 2, czyli argentyńskiej wersji niemieckiego samolotu Focke-Wulf TA-183, także projektu Kurta Tanka. Lot zakończył się awaryjnym lądowaniem. Pilot Otto Behrens ledwo uszedł z życiem, a prototyp uległ zniszczeniu. Richter szukał pomocy u Tanka, mimo że ten miał dostatecznie wiele własnych problemów. Niemiec napisał jednak raport, w którym stwierdził, że jego protegowany jest na dobrej drodze do uzyskania fuzji jądrowej. Austriak spotkał się z prezydentem i z pułkownikiem Gonzalesem. Ten wysłuchał raportu Tanka, opinii wojskowego oraz przekonujących tłumaczeń Richtera. Wszystko wskazywało na to, że projekt zmierza w dobrym kierunku. Peron przystał na żądania naukowca i rozkazał zburzyć potężną osłonę reaktora. Tymczasem najbliżsi współpracownicy Richtera zaczęli podejrzewać, że nie jest on w pełni poczytalny. Opętany myślą o sabotażystach i szpiegach zagrażających jego elektrowni jądrowej, pewnego popołudnia wysłał wszystkich pracowników na film Walk a Crooked Mile.
hollywoodzki kryminał o wrogiej infiltracji amerykańskiego programu atomowego. Przy innej okazji kazał członkom zespołu odbyć trening strzelecki na wojskowym poligonie. Podczas przyjęcia w swoim domu stwierdził, że promieniowanie radioaktywne w Laboratorium 2 spowoduje zanik cech męskich u pracujących tam naukowców. Powiedział też, że jeśli jeden z przewidzianych testów się nie powiedzie, to wyspa zmieni się w szklaną masę. Trzeba więc będzie ewakuować całą ludność pobliskiego miasta Bariloche. Głównym zmartwieniem Richtera było jednak bezpieczeństwo projektu. Plan organizacyjny projektu WEMUL. Tak zatytułował czterostronnicowy dokument napisany po niemiecku i opatrzony pieczęcią ściśle tajne. Większa część planu przedstawionego Peronowi dotyczyła zaostrzenia norm bezpieczeństwa. A najważniejszy postulat dotyczył przyznania Richterowi całkowitej kontroli nad wyspą. Austriak sugerował umieszczenie na niej oddziału zbrojnego, który w razie konieczności miał otworzyć ogień. A także wprowadzenie wymogu noszenia broni przez wszystkich pracowników na wypadek przybycia szpiegów. Wzniesienie wieżyczki strażniczej z obrotowym reflektorem. Postawienie po dwóch strażników przed każdym ze ściśle tajnych laboratoriów. Oraz tajnego planu oświetlenia wyspy. Poprosił też o łódź desantową niezbędną w razie ataku lub wrogiej infiltracji. Mówiło się, że na wyspę trafiło dwóch tajnych agentów przebranych za techników. W lutym 1951 roku na wyspie Wemul nastąpił kolejny kryzys, być może najbardziej groteskowy. Peron musiał znowu interweniować, aby zapobiec implozji swojego programu atomowego. Oto co zaszło. Pułkownik Fox chciał sprawdzić, co właściwie dzieje się na tajemniczej wyspie. Czekało go duże zaskoczenie. Co prawda nie spodziewał się ciepłego przyjęcia, ale nie mógł przewidzieć tego, co miało nastąpić. Legenda głosi, że uzbrojony w pistolet Richter kazał cofnąć się Foxowi na skraj pomostu, po czym zepchnął go do wody. Ktoś z uśmiechem powiedział, że czapka pułkownika długo unosiła się na falach. Richter z pewnością przechodził wielki kryzys wewnętrzny. Zachowanie naukowca zasługiwało na karę i potępienie, ale 28 lutego Peron wysłał do niego odręczny list. Przyjacielu, ze smutkiem słuchałem o przykrości, jaka spotkała pułkownika Foxa. Wynikała ona z nieporozumienia i zbytniego rygoryzmu, charakterystycznego dla wojskowych. Chcę, żebyś kontynuował pracę w spokoju i bez dalszych problemów. Przekazuję ci niniejszym pełnię władzy nad wyspą. Życzę powodzenia i gratuluję dotychczasowych sukcesów. Juan Peron. Jeszcze bardziej zdumiewający był dołączony do listu rozkaz. Wyznaczam cię na mojego jedynego przedstawiciela na wyspie Wemul. W moim imieniu będziesz na niej pełnił władzę wykonawczą. Buenos Aires, 1 marca 1951. Richter otrzymał prezydenckie uprawnienia obejmujące teren całej wyspy. Była to decyzja bezprecedensowa i z pewnością sprzeczna z konstytucją. Mimo niesłabnącego poparcia Casa Rosada, sytuacja zbliżała się do punktu krytycznego. W poczynania naukowców wkradła się nerwowość. Wyniki trzeba było uzyskać jak najszybciej. W końcu nadeszła wiadomość, której tak bardzo wyczekiwał Peron. Prezydent postawił wszystko na swój ukochany projekt. 16 lutego 1951 roku na wyspie Wemul w Patagonii, zdaniem austriackiego naukowca Rolanda Richtera, dokonano pierwszej w dziejach kontrolowanej fuzji jądrowej.
tym samym czasie Kurt Tank z zespołem przedstawił Peronowi najnowszy prototyp Pulki 2, który odbył udany przelot nad lotniskiem w Buenos Aires. Generał Peron podziwia maszynę wyposażoną w najnowsze osiągnięcia konstrukcyjne. Jednoosobowy myśliwiec ma potężny silnik, który pozwala mu przekroczyć prędkość 1000 km na godzinę. Po zakończeniu lotu prezydent gratuluje pilotowi oraz konstruktorowi, Kurtowi Tankowi. Cały świat patrzył na Argentynę. Skonstruowano tam najnowocześniejszy wówczas myśliwiec i dokonano fuzji jądrowej. Argentyna stała u progu wielkiego politycznego skoku. Ludzie odwiedzali nasz kraj, aby zobaczyć to na własne oczy. Państwo, które dysponuje zaawansowaną technologią, jest w stanie zmienić polityczną mapę świata. Jego pozycja wzrasta. Jeszcze silniejsze staje się państwo posiadające nieskończone źródło energii. Jeśli do tego istnieje możliwość przemiany owej energii w broń, potęga danego kraju dodatkowo wzrasta. Gdyby Argentyna rzeczywiście uzyskała energię jądrową, stałaby się znacznie bardziej wpływowym i groźnym graczem na arenie międzynarodowej. Bomba atomowa zatrzyma chińskie hordy? Prezydent Truman mówi, że rozważa taki scenariusz. Tylko od niego zależy, czy uwolniona zostanie ta niszczycielska siła. Podczas gdy dwa supermocarstwa prowadziły zimnowojenny wyścig zbrojeń, w sobotę 24 marca 1951 roku świat dowiedział się, że dzięki przeprowadzeniu kontrolowanej fuzji jądrowej do atomowego klubu dołączyła Argentyna. Minęło zaledwie 2,5 roku od dostarczenia pierwszej maszyny na wyspę Huemul. Oto prezydent narodu, generał Juan Perón, fizyk, profesor Ronald Richter oraz dowództwo sił zbrojnych. Przepraszam, że zmusiłem państwa do pojawienia się tutaj o tak wczesnej porze i to w sobotę. Wiem, że wiele osób późno skończyło pracę. Eksperymenty z energią jądrową przeprowadza się w wielu miejscach na świecie. Nie mogliśmy ich pominąć. Wiedzą państwo dobrze, że zanim coś ogłoszę, upewniam się, czy to prawda. Autorem wspomnianych doświadczeń jest profesor Ronald Richter. Lutego 1951 roku w elektrowni atomowej na wyspie Huemul pod Bariloche przeprowadzono kontrolowaną reakcję termojądrową. Oświadczenie wywołało szum w międzynarodowej prasie i zrodziło niezliczone spekulacje. Amerykańska Komisja Energii Atomowej odmówiła skomentowania sprawy. Kilku urzędników i specjalistów od kwestii jądrowych wyraziło poważne wątpliwości. Najwybitniejsi fizycy świata nie wierzyli, że do fuzji rzeczywiście doszło. Ale część amerykańskich mediów i tak z niepokojem komentowała rzekome odkrycie. Gordon Dean, przewodniczący Komisji Energii Atomowej, przez wiele dni był bardzo zaniepokojony. Chciał koniecznie wysłać kogoś do Perona i dowiedzieć się, co się dzieje. Ósmego marca, cztery dni po ogłoszeniu sukcesu, który przyniósł tak wiele następstw i domysłów, w Białej Sali Casa Rosada
odbyła się ceremonia ku czci Ronalda Richtera. Naukowiec otrzymał najwyższe argentyńskie odznaczenie państwowe, a także tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Buenos Aires. Dekoracji przyglądały się panie Eva Perón i Ilza Richter. W białej sali Pałacu Prezydenckiego profesor Ronald Richter został uhonorowany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie energetyki jądrowej. Przywódca wręczył fizykowi order lojalności. Prezydent Perón powiedział przy tym: proponujemy ci przyjaźń, wdzięczność i uznanie, wiedząc, że przyjmiesz je z należnym szacunkiem. Dwa i pół roku później w ścisłej tajemnicy na stałe wyłączono elektrownię atomową w Bariloche. Wstęp na wyspę nadal był wzbroniony. Latem roku 53 potężne reflektory przypominające szperacze w obozach koncentracyjnych co noc przeczesywały teren. Turyści i okoliczni mieszkańcy byli przekonani, że kompleks wciąż funkcjonuje. Ronald Richter po cichu wyjechał z Bariloche i nigdy już tam nie wrócił. Co stało się z najważniejszym eksperymentem naukowym w dziejach ludzkości? Dlaczego dr Richter aż do śmierci, która nastąpiła w roku 91, twierdził uparcie, że odniósł sukces? Dlaczego do dziś mówimy o tajemnicy wyspy Huemul? Czy w roku 51 możliwe było przeprowadzenie reakcji nawet dziś nieosiągalnej dla większości światowych potęg? Dysponował aparaturą, za pomocą której przy odpowiednim zastosowaniu można uzyskać warunki konieczne do przeprowadzenia fuzji jądrowej. Mówimy tu o temperaturze, jaka panuje w jądrze Słońca. To kilkanaście milionów stopni Celsjusza. 15 lutego Heinz Jaffke, prawa ręka Richtera, kilka razy przeprowadził następujący eksperyment. Wprowadził łuk elektryczny do pojemnika z litem i wodorem, rejestrując wyniki za pomocą spektrografu i dwóch liczników Geigera-Millera, badających poziom radioaktywności. Na płytce spektrografu powstało widmo pierwiastków spalonych przez łuk elektryczny, widoczne w postaci wiązki cienkich, pionowych linii. Linie w pewnym miejscu zakrzywiały się, jakby podczas eksperymentu doszło do ich przesunięcia. Okazało się, że mechanizm przytrzymujący płytkę był wadliwy, przez co drżała ona i podskakiwała. Powiedział mi o tym sam Jaffke. Gdy tamtego popołudnia asystent pokazał Richterowi ostatnie wyniki, Austriak podskoczył z radości i pobiegł do pułkownika Gonzalesa. Jaffke opowiedział mi, jak wyglądało spotkanie z Richterem. Szef zawołał: Eureka, na takie wyniki czekaliśmy. Asystent zaczął tłumaczyć, że rezultaty są błędne, ponieważ płytka się poruszyła. Powiedział, że eksperyment należy powtórzyć, ale Richter nie chciał o tym słyszeć. Na początku roku 51 Richter przyjął laury za swój sukces, ale kolejne 12 miesięcy to seria niepowodzeń, które uniemożliwiły mu wykorzystanie energii atomowej.
Kłopoty i presja ze strony szefa projektu, pułkownika Gonzalesa, osiągnęły apogeum podczas burzliwego spotkania, które odbyło się w lutym roku 52. Zasypany pytaniami Richter stracił nad sobą panowanie, obrażając przełożonego w swoim ojczystym języku. Powiedział do mnie po niemiecku: ta rozmowa nie ma sensu, wszyscy tu obecni są jak małpy, które potrafią tylko siedzieć na palmach i machać ogonami. Spojrzałam na Gonzalesa i powiedziałam, że doktor każe mi przetłumaczyć całe zdanie, słowo po słowie. Pułkownik wysłuchał mnie, wstał i wyszedł, trzaskając drzwiami. To, co usłyszał, wystarczyło, aby pójść na skargę do perona. Gonzales wrócił do Buenos Aires, gdzie na spotkaniu z prezydentem poskarżył się na Richtera i złożył rezygnację. W marcu Perón wyznaczył jego następcę. Został nim Pedro Iraola Goitia, lotnik morski i komandor marynarki wojennej. W czasie pierwszej wizyty na wyspie nowy szef projektu stwierdził krótko: doktor Richter oszalał. Nowy szef powiedział nam wprost, że to szaleństwo. Richter kazał mu się położyć na ziemi, po czym zdalnie wysadził jedne z drzwi laboratorium. Jego dziennik zabazgrany był sformułowaniami typu energia atomowa. We wrześniu 52 roku w celu przeprowadzenia inspekcji na wyspę przybył zespół złożony z naukowców i parlamentarzystów. Wykryto promieniowanie, ale nie spowodowała go obecność energii atomowej, tylko działanie pól elektrycznych. Żaden z eksperymentów się nie powiódł. Nawet Richter to przyznał, choć wciąż upierał się, że w 1951 roku doświadczenia zakończyły się sukcesem. Dwaj członkowie zespołu, dr Balseiro i inżynier Bancora, określili badania Richtera mianem farsy. Resztki wiarygodności odebrało mu dwóch uznanych fizyków: profesor Richard Gans z Niemiec i dr Antonio Rodriguez z Argentyny. Ostatnim aktem kariery naukowej Richtera była konfrontacja z dwoma uczonymi w gabinecie ministra Mendego w Casa Rosada. Richter poniósł klęskę. Nie potrafił bowiem rzeczowo obronić ani uzasadnić swojego stanowiska. Już wcześniej stracił poparcie Perona. Prezydent nie chciał go przyjąć. Naukowiec pojechał więc do stolicy, gdzie bezskutecznie domagał się rozmowy. Zamiast tego wysłano go na spotkanie z Gansem i Rodriguezem, którzy wydali jednoznaczny wyrok. Co stało się później? Po dwóch dniach Richter wrócił do Bariloche, ale został wpuszczony tylko do swojego domu na Playa Bonita. 4 grudnia New York Times napisał: sen Perona o atomie pierzcha. Richter tymczasem osiadł w domku w Monte Grande, miasteczku na przedmieściach Buenos Aires. Niedługo potem komisja ustaliła, że używana przez Richtera aparatura była źle podłączona lub wręcz odłączona od reszty sprzętu. Naukowiec poprosił o możliwość przedstawienia swoich racji, ale posłowie odmówili. Richter usłyszał, że nie ma prawa stawiać żądań. Następnie skazano go na 5 dni w parlamentarnym areszcie. To tam przeprowadzili z nim wywiad dziennikarze New York Timesa. Napisali potem: Richter obiecuje zwrócić order lojalności po wyjściu z aresztu. Resztę życia spędził w domku na przedmieściach stolicy. Nie podjął już żadnej pracy. Zmarł w roku 1991. Nadzieje Argentyny na przeprowadzenie fuzji jądrowej prysły jak bańka mydlana. Perón wierzył w swój program atomowy.
ale po drodze popełnił zbyt wiele poważnych błędów. Prezydent miał jak najlepsze intencje i był pewien, że fuzję przeprowadzono. Nie sprawdził jednak należycie wiarygodności tych doniesień. To z pewnością był błąd. Marzenie o potężnym przemyśle lotniczym, przeszczepionym wprost z III Rzeszy, wydało owoce w postaci kilku znakomitych prototypów, które nie zostały jednak skierowane do seryjnej produkcji. Peron wzorował się na polityce niemieckiego Ministerstwa Lotnictwa. Chciał przekształcić Argentynę w potęgę lotniczą. Goszczenie tylu inteligentnych imigrantów było dla naszego kraju ciekawym doświadczeniem. Niestety z przyczyn politycznych nie wykorzystaliśmy tej szansy. To było kolejne nieudane odrodzenie naszego państwa. Mieliśmy samoloty, wielką fabrykę w Kordobie, ale wszystko zaprzepaszczono. Trzymaliśmy szansę w rękach. Dlaczego nam uciekła? Nikt dziś nie zadaje tego pytania. W roku 2010, 60 lat po nieudanej fuzji na skalę techniczną w ramach projektu Huemul, w leżącym niedaleko Marsylii ośrodku Cadarache zacznie działać ITER, międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy. Projekt wymagał 25 lat badań, inwestycji i pracy najwybitniejszych specjalistów. Fuzja jest przyszłością energetyczną naszej planety. Do jej przeprowadzenia nie będziemy potrzebowali uranu ani benzyny, lecz jedynie wody. Teoretycznie będzie to niewyczerpane źródło względnie czystej i ekologicznej energii. W 1958 roku dr Gerholm ze Szwajcarii wygłosił odczyt w argentyńskim centrum atomowym. Na początku złożył hołd Richterowi, mówiąc, że był on pierwszym uczonym na świecie, który wpadł na pomysł syntezy jądrowej. Dzięki niemu inni uczeni podchwycili ideę, która obecnie opracowywana jest w wielu krajach. To rozwiązanie należy do bardzo dalekiej przyszłości. Wykonanie okazało się znacznie trudniejsze niż przypuszczano. Rząd finansował eksperymenty Richtera, ale o wiele dłużej wspierał byłych nazistów ukrywających się w Argentynie. Pewien pułkownik powiedział z wielką dumą, że argentyńscy żołnierze aż do II wojny światowej nosili niemieckie hełmy. Dziś w tutejszym muzeum można obejrzeć egzemplarz tego nakrycia głowy ozdobiony swastyką. Jesteśmy z tego dumni i nie stanowi to dla nas problemu. We współczesnych Niemczech to nie do pomyślenia. Z dzisiejszej perspektywy widać, że Argentyna nie stała się czwartą Rzeszą. Mniej lub bardziej subtelnie wcielono jednak w życie wiele mrocznych zamiarów. W latach 90. w Buenos Aires doszło do dwóch z najpoważniejszych w Nowym Świecie zamachów terrorystycznych o charakterze antysemickim. W 1992 roku w ataku bombowym na ambasadę Izraela zginęło 27 osób. Dwa lata później ładunek podłożony pod Amia, siedzibą największej stołecznej organizacji żydowskiej, zabił 86 osób. Sprawców obu zbrodni do dziś nie wykryto. Złowrogi cień IV Rzeszy wciąż pada na Argentynę. Korzenie tych potwornych zamachów tkwią w historii i tradycji Argentyny pełnej wrogości wobec obcych. Nie potrafiono tu stworzyć tolerancyjnego społeczeństwa. Dzisiaj jest już lepiej, ale źródła zamachów należy szukać w przeszłości. Być może część winy da się zrzucić na model nazistowski. Nie szukajmy jednak wciąż zewnętrznych przyczyn wydarzeń, które od wewnątrz wstrząsnęły krajem.